kochani. Będę się kłócił Grzegorz, mieszkam w tym mieście od ponad 40 lat. W tym mieście upadłem, w tym mieście podniosłem się. Upadłem przez siebie, przez swoją głupotę, a podniosłem się dzięki Jezusowi Chrystusowi, który zmienił moje życie. Postaram się wam odpowiedzieć na początek na kilka pytań. Dlaczego my tu jesteśmy? Dlaczego? Dlaczego tutaj przychodzimy od paru wielu, wielu miesięcy i będziemy przychodzić? Za darmo tu przychodzimy. Dlaczego? Dla was. Dla was. Dlatego, żebyście wy dostali to samo, co dostaliśmy my, całkowicie za darmo. Możliwość lepszego, innego życia. Prawdziwego życia. Nie sztucznego. Nie noszenia masek na co dzień. Przed rodziną, przed sąsiadami, przed kolegami, koleżankami pracy. Nie udawanie, nie życie takie sztuczne, tylko prawdziwe. Dlatego tu jesteśmy, bo to wszystko jest osiągalne dla każdego z nas. Dla każdego z nas. Wystarczy tylko naprawdę w głębi serca zawołać do Chrystusa, a On przyjdzie do siebie. Kto z was się uważa za chrześcijanina? Kto w ogóle wie, co znaczy słowo chrześcijanin? Większość uważa, że pochodzi od chrztu. Nie. To jest od Chrystusa. Słowa Chrystus. Czyli chrześcijanin to inaczej Chrystusowie. Człowiek skierowany na Chrystusa, oddany mu. Naśladujący Chrystusa. Każdego dnia. Poszukujący takiego życia, jakie pokazywał Jezus Chrystus. W każdym aspekcie naszego życia, jeśli będziemy stosować się do Bożych przykazań, jeśli będziemy próbować naśladować Jezusa Chrystusa, musi być powodzenie, bo tak jest napisane w Piśmie Świętym. Kto z was w ogóle czytał Pismo Święte? Kiedy ludzie idą na zakupy, sprawdzają dokładnie etykietki, sprawdzają ceny, zawartość produktu i tak dalej, porównują, szukają po różnych półkach, szukają najlepszego. Czy wy sprawdziliście, dlaczego akurat jesteście chrześcijanami? Dlaczego akurat byliście ochrzczeni, poszliście do komunii czy do bierzmowania? Bo wasi rodzice byli, a przed nimi babcie, dziadkowie i tak dalej, i tak dalej. Nawet większość nie ma pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Ja też nie miałem, ale sprawdziłem to. Któregoś dnia sprawdziłem. Sprawdziłem, zacząłem badać, studiować Pismo Święte. Zacząłem dociekać prawdy i znalazłem tą prawdę w osobie Jezusa Chrystusa. Ktoś, kto żył i z własnej woli oddał życie za innych. Takiego Jezusa ja chcę. Takiego Boga, który On daje coś mi. Za nic mi dał. Za nic. Za to, że byłem bandziorem, złodziejem, narkomanem, alkoholikiem. Za to dostałem łaskę. Dostałem łaskę i skorzystałem z niej. Przyjąłem ją do swojego życia. Byłem na dnie. Totalnie straciłem wszystko. Nie miałem nic. Byłem szarpany chorobami wszystkimi, psychicznymi, fizycznymi. Materialnie nie posiadałem żadnej rzeczy. Dzisiaj wszystko się odmieniło. Wszystko. Jestem innym, nowym, lepszym człowiekiem. Dzięki komu? Dzięki Chrystusowi, nie dzięki sobie. Ludzie, którzy osiągają sukces, mówią, ja tego dokonałem. A ja mówię, przyznaję się, ja nic sam w życiu sam nie dokonałem, ale z Chrystusem dokonałem wszystko. Wszystkiego. I dokonam jeszcze więcej rzeczy. Kiedyś budziłem się, byłem przestraszony. Chodziłem, udawałem, że wszystko jest w porządku, ale w środku się trząsłem. Gdzie nie poszedłem coś załatwić, zawsze coś zepsułem, albo zrobiłem nie tak jak trzeba, albo mi nie wyszło, a jak już problemy się nawarstwiały, uciekłem w alkohol. Dzisiaj mogę wszystko i robię wszystko. I nic nie jest dla mnie za trudne. Wszystko jest łatwiejsze. Mam w sercu pokój, potrafię rozmawiać z ludźmi. Potrafię wyjść na ulicę i rozmawiać do ludzi. Nie wstydzę się tego. Bo robię to, co mam w sercu. Robię to prawdziwie. Nie udaję, bo nie muszę. Ludzie pokazują na nas palcami. Tak, przychodzi do nas wstyd, ale pokonujemy ten wstyd. Bo Jezus Chrystus powiedział, ktokolwiek będzie wstydził się mnie, tego ja się zawstydzę. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to bądź takim prawdziwym, a nie dwa razy w roku święta wyprawiane, zakrapiane wódą i czasami pójście do kościoła, rzucenie piątki na tacę. Co to za życie jest? To jest kłamstwo, to jest obłuda. Ściągnijcie te maski, zacznijcie żyć tak, jak żył Jezus Chrystus. Spróbujcie Go naśladować każdego dnia, a wtedy sięgniecie po te łaski, które Bóg obieca. Wtedy sięgniecie po dobrobyt. Wtedy dostaniecie to, o co prosicie. A On powiedział wyraźnie, proście, a będzie wam dane. I nie bójcie się prosić. Jeśli jesteście z Chrystusem, wszystko, o co prosicie, otrzymacie. Wszystko, co jest zgodne z Jego prawidłami. Bo jak będziesz prosił o rzeczy, które ci przyniosą krzywdę, to tego nie dostaniesz. Jak alkoholik poprosi o setkę wódki, Bóg tego mu nie da. On mu podsunie terapeutę. Tak patrzcie na świat. Jak się dzieje krzywda w waszym życiu, nie mówcie, dlaczego Bóg na to pozwolił. Pozwolił, bo dał wam wolną wolę. I to ludzie wprowadzają się sami w bagno. Ale jeśli zawołacie do Niego, bądź wola Twoja, tak naprawdę w głębi serca, bądź wola Twoja, wtedy rozwiążecie Mu ręce, które On ma związane swoją obietnicą, bo obiecał, że nie będzie się wtrącał, że da nam wolną wolę. Ale kiedy poprosimy Go, żeby to On kierował naszym życiem, ono się na pewno zmieni. Tak jak moje życie się zmieniło. Dziękuję bardzo.